Sebastian, wnioskując po samych wynikach sparingów, to Lechia do ligi jest przygotowana dobrze, bądź nawet bardzo dobrze. 5 meczów, 5 zwycięstw. No ale wiadomo, że sparingi to też nie liga. Jak ty czujesz, jaka jest forma zespołu? Ja uważam, że okres przygotowawczy mieliśmy bardzo dobry. Wszystko jakby po naszej myśli też, co najważniejsze, że tych kontuzji nie było dużo dzisiaj, jedynie co Kaziu Janicki. To też pewnie to trochę nas wszystkich zmartwiło, ale miejmy nadzieję, że się wykuruje. Generalnie oczywiście, że te sparingi to nie do końca odzwierciedla to też, co będzie się działo w lidze, bo jeżeli tak by było, to dzisiaj byśmy mogli myśleć o tym, że będzie dobrze, a tak jak wiemy, no, liga zweryfikuje wszystko, to jest zupełnie co innego i oczywiście cieszy nas zwycięstwo, bo to buduje, bo to nas wzmacnia i integruje, ale też z tyłu głowy wiemy, że liga to zweryfikuje. Każdy pierwszy mecz już będzie, już nikt nie będzie mówił o wszystkich wygranych sparingach, czy o tym, jakie były przygotowania, tylko wszyscy będą mówić o tym, jaki był wynik tego spotkania, więc kluczowe dla nas będzie teraz mecz z Jagiellonią i już jakby w tym momencie zapominamy o tym, co było za nami. Często się tak teoretyzuje, zwłaszcza przed rozpoczęciem danej rundy, a mamy dobry terminarz, mamy średni terminarz, mamy kiepski terminarz. W waszej szatni są też rozmowy na ten temat, że akurat zaczynacie ligę od zespołów, które są w bezpośrednim sąsiedztwie w tabeli? Nie rozmawiamy o tym. Jakoś nie myślimy o tym, co będzie po Jagiellonii, tylko myślimy, co czeka nas teraz. I to jest bardzo dobre myślenie. Krok po kroku, każdy kolejny mecz. To jest nasz cel, to jest wygrać każdy kolejny mecz. O celach powiedzieliśmy sobie wcześniej przed sezonem, teraz naszym zadaniem jako drużyny jest to, żeby być skoncentrowany i myśleć tylko i wyłącznie o tym, co czeka nas w niedzielę w meczu z Jagiellonią, bo to jest jakby w tym momencie kluczowe, a po tych meczach będziemy myśleć, co dalej. Jeśli chodzi o ten mecz na szczycie, co tu dużo mówić, grałeś pewnie już w takich meczach w swojej karierze, to napięcie w szatni będzie inne niż zwykle? Nie, nic nam nie. Oczywiście adrenalina i chęci wystąpienia w tym spotkaniu, a także i chęci grania w podstawowym składzie są tak olbrzymie, że jakby nikt nie daje sobie jeszcze dodatkowego obciążenia na głowę w postaci tego, jak ważne jest to spotkanie. Dla nas każde spotkanie będzie ważne i jednakowe. Każde będzie szalenie istotne i szalenie ważne. Dlatego. Nie, bardziej zniecierpliwienie i takie chęć grania już ligi, chęć już rozpoczęcia tego sezonu, bo z niecierpliwością na to po prostu czekamy. Wiemy, że przyjaźnisz się z Krzysztofem Bredę, drugim trenerem Jagiellonii. Pewnie będziecie nękał telefonami bądź SMS-ami przed tym meczem. Co będziesz miał mu do powiedzenia? No on mnie już mękał, jak leciliśmy na obóz, bo już siedziałem z nim 4 godziny w samolocie, więc myślę, że już tego nękania wystarczy. Nie, oczywiście zawsze jak rozmawiamy przez telefon, nigdy nie rozmawiamy o Jagiellonii czy o Lechii, bardziej rozmawiamy o życiu prywatnym, o tym, co się dzieje. Ja nie śmiałbym zapytać nic w kontekście jego zespołu, żeby coś wyciągnąć, a on również trzyma tą samą klasę i nie chce się dowiedzieć, co u nas, więc myślę, że mimo wszystko będziemy musieli się, każdy się będzie koncentrował na swojej robocie, na swojej drużynie, na tym, co przyniesie boisko. To jeszcze tak spytam ogólnie. Twoim zdaniem Lechia należy do faworytów ligi? Jeżeli tak, to kto jeszcze? Myślę, że tak, że należymy do tego. Pracowaliśmy na to od dłuższego czasu, żeby być znaczącą drużyną, znaczącym klubem, żeby nas oczywiście szanowali to, co się tutaj buduje i co robimy na boisku. I oprócz nas myślę, że można wspomnieć wiele drużyn. No, Lech, Legia, Jagiellonia, Zagłębie Lubin. Termalika jest nieobliczalna. Generalnie można wszystko zależy, jak się potoczy, jak kto zapunktuje w najbliższych kolejkach, ile punktów zdobędzie, jak to się wszystko pomiesza, później jak będzie to w fazie już pucharowy, kto będzie grał u siebie, to będzie na pewno istotne, może nie aż tak bardzo, ale na pewno będzie miał jakiś wpływ i wtedy wszyscy będą mieli szansę. No, nie chcę tutaj mówić, że kto jest głównym faworytem, a kto nie, że to my powinniśmy, czy nie powinniśmy. My wiemy, co my mamy, o co walczymy i już siedzimy cicho, tylko chcemy robić po prostu swoją robotę na boisku.